Cześć. Kolejny dzień prac nad Radmorem. W tym momencie wyczyszczony została i przelutowana płytka przedwzmacniacza napięciowego, gdzie jest regulacja wzmocnienia, kontur i wyciszenie. Zasilacz, zostały wymienione elektrolity. Nie wszystkie, tylko te mniejsze. Dodana została pasta termoprzewodząca pod tranzystory stabilizatorów napięcia zasilacza plus 18 plus 40 V. Zawsze tak robię dla pewności. Płytki wyczyszczone, druk wyczyszczony. No i teraz czas na płytkę przedwzmacniacza regulacji barwy dźwięku. Tu jest problem. Tu już widać, że złapałem ostrość. Że coś tu już było robione. Było przelutowywane. Nie wiem, czy to widać. Ale o właśnie. Te punkty lutownicze są pourywane. Ścieżki są urwane. Co było przyczyną, a właściwie skutkiem czego było przerywanie kanałów. Niełączenie. Niemożność wyregulowania barwy dźwięku. No i właśnie przerywanie w kanałach. Zobaczę, co się da z tym zrobić. Trzeba będzie to wylutować. Być może wstawię przelotki miedziane, żeby to było, właśnie teraz widać. To się rusza wszystko. Żeby to było stabilne. Na ten czas tyle. Cały czas prace idą do przodu. Jeśli wszystkie płytki zostaną wyczyszczone, powymieniane elektrolity, które uważam, że powinny zostać wymienione po uprzednim ich zmierzeniu, a najczęściej są to te małe pojemności 4,7 mikro w ścieżce sygnału audio, które z reguły wymieniam, bo mają wysoki ESR i zawyżoną pojemność, co ma związek właśnie z wyższym ESR-em. To na ten czas tyle. Cały czas będę aktualizował. Pozdrawiam właściciela Radmora. I tyle, do zobaczenia. Kolejne prace już za mną. Kolejna płytka umyta, wyczyszczona. Wymienione kondensatory elektrolityczne w torze audio. Jak widać, kubka wymienionych elektrolitów powiększa się stale. No, to jest normalne. Co zostało jeszcze zrobione? Jak widać, potencjometry wymyte. Zostały naprawione uszkodzone ścieżki, które były ułamane, wyrwane, uksyte, przez co nie było potencjometry, nie miało odpowiedniego styku. Poprawione wszelkie luty. Płytka umyta, zabezpieczona, gotowa do włożenia i do odpalenia. Także etapami pomalutku do przodu. Płytka przedwzmacniacza wstępnie włożona i sprawdzamy jej działanie. Włączamy Radmora. Zobaczmy. Tuner oczywiście jeszcze nie przestrojona głowica, ale zobaczmy, czy działa. Regulacja tonów wysokie. Działa. Niskie tony. Działa. Balans lewy, prawy. Działa przy okazji dla kolegi Piotra. Nie wiem, czy to będzie widać. Wymieniona skala częstotliwości na pokrywająca 88 do 108. Także to już jest zrobione. Co będzie następnym etapem? Następnym etapem będzie zajęcie się płytkami wzmacniacza małej częstotliwości, czyli wzmacniacza mocy, końcówek mocy. Wyczyszczenie, wymiana elektrolitów, jest ich niedużo, także je sobie wymienimy. Sprawdzenie gniazd bezpiecznika, wyczyszczenie ich, sprawdzenie bezpieczników i regulacja prądów spoczynkowych. I w następnej kolejności zajmę się już torem FM, czyli przestrojenie głowicy, wyjęcie tej
doróbki, przeróbki w postaci konwertera, strojenie toru FM, strojenie dekodera i zobaczymy. Po drodze na pewno jakieś niespodzianki wyskoczą, bo tutaj na przykład była spalona żaróweczka u podświetlenia skali. Zobaczymy, jak się uda to przestroić. Na razie tyle. Do następnego. Ciąg dalszy prac. Płytki sterujące końcówką mocy. Teraz na tapecie wymienione zostały kondensatory elektrolityczne. Były bardzo wyschnięte. Płytki zostały myte. Zimne luty przelutowane. I ważna sprawa. Gniazda bezpieczników. Wielu ludzi je dogina, ponieważ nie łączą, to je dogina. Są one powykrzywiane, powyłamywane, nie trzymają tak, należy się bezpieczników. A to jest ważna sprawa, te gniazda bezpieczników, ponieważ tutaj idzie całe zasilanie końcówek mocy, zarówno ujemne, jak i dodatnie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj postaram się... O, to jest gniazdo stare, nieoczyszczone. Jak widać zaśniedziałe, matowe, z dużą ilością tlenków, co powoduje niełączenie bezpiecznika i dziwne rzeczy, które się dzieją w końcówce mocy. Ja zawsze oczyszczam te gniazda bezpieczników. Wyglądają one, jak widać, jest różnica po czyszczeniu. Właściwie to one są polerowane. Tu nie chodzi o to, żeby śrubokrętem, gwoździem, tylko je delikatnie przepolerować w środku. Nie wiem, czy widać, jak się ładnie odbija śrubokręt w wypolerowanej powierzchni metalu. Takie wyczyszczenie gniazd zapewnia nam poprawny styk i przewodzenie zasilania. Film dla właściciela. Prace idą. Będziemy teraz montować końcówki mocy i ustalać wszystkie punkty zasilania i wszystkie punkty pomiarowe zgodnie z serwisówką. Będziemy ustawiać programator. A następnie, jeżeli już będę miał ustawiony programator, ustawione napięcia zasilania, napięcia końcówek, przepraszam, bias, czyli prąd spoczynkowy końcówek mocy, zajmę się głowicą, jej przestrojeniem, zdjęciem konwertera, przestrojeniem głowicy i będziemy kończyć. Zanim do gniazd bezpiecznikowych. O, widać. Bezpiecznik zasilania. Nieoczyszczone gniazdo. Rezystancja gniazda, czyli nie samego bezpiecznika, ale gniazda, czyli połączenia bezpiecznik-gniazdo, styki, wynosi 16,3 Ohma. Jak widać, ładny, działa tu jako bezpiecznik jako i gniazdo jako opornik. Dlatego bezwarunkowo czyścimy gniazda, ja przynajmniej czyszczę gniazda bezpieczników. Zaraz je wyczyszczę i sprawdzimy sobie, jaki będzie po czyszczeniu pomiar rezystancji gniazda bezpiecznikowego. Do poczyszczeniu. Jak widać, rezystancja spadła. Nie wynosi ona zero, bo wiadomo, że rezystancja, jeśli sobie zewrę kable, to miernik wskazuje mi 1,9 Ohma. A przy połączeniu przez gniazdo bezpiecznikowe również 1,9, czyli rezystancja w tym momencie połączenia bezpiecznik styk w gnieździe bezpiecznikowym wynosi blisko 0. I tak ma być i dlatego się to robi, dlatego się czyści gniazda bezpiecznikowe po to, aby być pewnym, że zasilanie dostarczone, napięcie zasilania i prąd dostarczony do odbiornika nigdzie nie ulegnie spadkowi. Żebyśmy byli pewni, że wszystkie punkty potem strojeniowe, które wykonujemy, są zrobione poprawnie. I kto gwarantuje nam bezproblemową pracę w przyszłości. Także czyścimy gniazda bezpiecznikowe,
dbamy o nie, stosujemy preparaty do czyszczenia styków, żeby zabezpieczyć je. Wtedy mamy pewność, że maszynka będzie nam służyć długo i działać dobrze. Ważny element Radmora to programator. Warto również się tutaj nad nim pochylić, poświęcić mu troszeczkę czasu, wymienić kondensator. Jest to kondensator stabilizujący napięcie varicapowe, więc warto, żeby ono było stabilne. Warto go wymienić. Tu jest układ od stabilizacji napięcia varicapowego. No i ważna rzecz. Strojki, czyli potencjometry strojeniowe. Warto je otworzyć, przeczyścić, przesmarować, jak również te potencjometry od ustawiania napięć granicznych varicapowych dla każdego strojka. Kupa roboty, kupa rozbierania, kupa czyszczenia, ale jeżeli ma urządzenie pracować poprawnie przez kolejnych kilkanaście, myślę, lat, warto się tym zająć. Jak widzicie, to nie jest tak, że Radmora wystarczy prysnąć tu i tam, zmienić dwa kondensatory, wstawić jakąś tam albo konwerter, albo przestroić byle jak i działa. I mówić, że jest po serwisie. No to tak nie wygląda. Serwis wygląda zupełnie inaczej. To jest kupa godzin, kupa pracy. Wszystko po to, żeby klient był zadowolony. Po ustaleniu napięć zasilania przystąpiłem do regulacji prommatu. Strojenie prommatu wygląda tak, że powinno pokrywać strojenie stroikiem, powinno pokrywać zakres napięć od 3 do 25 V. I zobaczmy. Na stroiku numer 1 skrajne lewe położenie mam 3 V. Włączę sobie stroik ostatni, 25 V. Spójrzmy teraz na skalę. Na 25 V mamy maksimum, dla 3 V wskazówka idealnie pokrywa nam minimum. Czyli mamy strojenie w pełnym zakresie. Tego wcześniej w tym egzemplarzu nie było. Zakres napięć varicapowych wahał się od 3,5 bodajże na dole do 22,5 na górze, więc preomat nie pokrywał i nie dawał możliwości dostrojenia się do wszystkich stacji w paśmie 88 do 108 MHz. Tu Piotrze, jeszcze uwaga dla Ciebie, wymieniłem skalę częstotliwości na współczesną, właśnie od 88 do 108. Także kolejny etap to będzie przestrojenie głowicy. Jak widać, pięknie napięcie preomat i programator pięknie działa bez zacięć, bez żadnych martwych punktów. Nie przerywają potencjometry, zostały one wyczyszczone, tak jak wcześniej mówiłem. I wszystko wskazuje, że jest ok. Także do następnego. Dziwne zachowanie się po wymontowaniu kondensatorów z głowicy oryginalnej, jej wpięciu. Jak widać, wariuje nam napięcie varicapowe. W głośnikach słychać szum zmieniający się. Także mamy jakąś usterkę prawdopodobnie w głowicy. No i cóż, no, trzeba się za to zabierać. Głowica wstępnie przestrojona. Niestety nie działa wskaźnik siły sygnału. Układ był przelutowywany, coś tu było wymieniane, lutowane, ścieżki są popalone, więc muszę się jeszcze tym zająć. Głowica wstępnie przestrojona. Jeszcze do poprawy pokrycie. Do poprawy jeszcze jest wzmocnienie, poprawienie czułości. Ale generalnie już gra w stereo, załapuje. Jak widać, stację programuje. Wszystko w stereo.
Cześć, aktualizacja postępu prac przy Radmorze. Pierwsze co, od czego zacznę, to może od tego, że wskaźnik sygnału, siły sygnału już jest sprawny, już działa. Jak widać, świecą się wszystkie diody. Co było uszkodzone? Były uszkodzone diody LED we wskaźniku, dioda zielona i dioda czerwona. I do tego uszkodzona była również dioda impulsowa, która jest w szeregu na zasilaniu tego właśnie wskaźnika tych diod LED. Ktoś próbował już dokonywać napraw tego wskaźnika, jednak nie udało mu się. Widziałem, że był lutowany układ UL1111, także wskaźnik mamy już sprawny. Preomat został ustawiony, to już w poprzednim filmie, jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie, to został ustawiony 3,25V. No i najważniejsze, przestrojona została głowica na pasmo 87,5 do 108. Pasmo ładnie zostało pokryte przy... Może zobaczmy. Albo nie zobaczymy, ale mniej więcej przy 3V. Mamy dół skali przy 25, no w tym momencie nie mam 25, mam stację ustawioną, ale musicie mi wierzyć, że jest to, zresztą później pokażę na kolejnym filmie, jest 108 MHz. Głowica ładnie się zestroiła, ma dość dobrą czułość na dole i na górze pasma. Winny jestem jeszcze wyjaśnienie, co było nie tak, jak pamiętacie w filmie prezentowałem, że po podłączeniu głowicy, pomimo iż ustawione było napięcie warikapowe, było ono stabilne, to po podłączeniu głowicy FM skakało. Coś objawiało się szumami, trzaskami w torze FM i ta wskazóweczka częstotliwości automatycznej nam skakała. No więc zacząłem używać głowicy. Winowajcą okazały się te dwa kondensatorki, dokładnie jeden z nich. Już nie pamiętam który, ale wymieniłem obydwa, 2,2 nano. Są one w linii napięcia warikapowego, które dochodzi do diod pojemnościowych, do warikapów w głowicy. Po prostu miały przebicie, który z nich miał przebicie, zachował się jak rezystor w pewnym momencie i zrzucał napięcie warikapowe do masy, przez co tam skakało. I wprowadzało szumy i zakłócenia i nie dało się po prostu ustawić stacji. Potem wziąłem się za przestrojenie głowicy, wymieniłem te kondensatory stałe 47 nano, wymieniłem również elektrolit. Wymienione zostały również trymery. A dlatego, że ten jeden nam nie stroił, jego zachowanie było poprawne, nie mogłem dostroić czułości na górze pasma, więc je wymieniłem. Heterodyna została zestrojona. ISDR ładnie pokazuje 87,5 na dole. Dla 3V 108 MHz dla 25, także jest ok. No to sprawdźmy może, jak to działa. Ja mam podłączoną antenę zewnętrzną i zawsze tak stroję odbiornik pod antenę i właścicielowi również polecam zastosowanie anteny zewnętrznej. Wtedy odbiór jest stabilny, z pełną czułością zbiera stację z daleka. Ja tutaj najbliższe nadajniki mam w odległości 50 km i 80 km, także nie jestem w centrum miasta, że mieszkam, że za ścianą mam nadajnik. Według mnie odbiornik działa ładnie, jest zestrojony. Zobaczcie zresztą sami. Tak cichutko. Przelecimy tylko po stacjach szybko, bo wiadomo, prawa autorskie. Tak, żeby było widać. Dół pasma. Pełen zasięg. Środek pasma. Czyli do tego miasteczka znajdującym się na południu kraju, które leży w Andach. Dół. Środek pasma, no tu akurat stacja, też trzy kreski,
z nadajnika 40 km ode mnie, także jest całkiem, całkiem. Środek pasma. No i u mnie radio Z na górze pasma. 80 km. Oddalony mam nadajnik, także dwie kreski na trzy możliwie jest ok. Zaprezentujmy, oczywiście stereo działa. Zaprezentujmy, czy działa nam wyciszenie. Jak widać, wyciszenie działa. I zobaczmy, czy działa układ ARC. Jak widać, zero detektora po wciskaniu ARC nie ucieka. Siła sygnału również nie ucieka. Zostało jeszcze dopieścić. I będziemy kończyć temat z Redmorem. Także jeszcze będzie jeden film podsumowujący pracę. A na ten czas trzymajcie się czołem. Cześć.